pracować, tak? Czy tak jest rzeczywiście, czy nie? Czy nie ma to zupełnie znaczenia? Nie ma zupełnie to znaczenia. Tak, czyli Polacy Tak, również chętnie, tak, tak, rozumiem, tak, przychodzą do pracy. tak. Jasne, a no, powiedzcie tak, no macie plany ambitne jakby rozwoju, natomiast no, siłą rzeczy wszyscy wiemy, że w branży usług, w branży gastronomicznej szczególnie, no, ludzi do pracy, czy rąk do pracy brakuje, albo jest pewien problem, w tym sensie, że jest duża rotacja pracowników. Też się z tym pewnie zmierzyliście. Tak. Wiadomo, że w czasach dzisiejszych tak największą wartością chyba w każdym biznesie są ludzie. Więc no, mamy pewne, nie wiem, oferujemy naprawdę atrakcyjne wynagrodzenie, dobre warunki pracy, dbamy o to, działamy w tym naszym pierwszym lokalu niecałe 5 miesięcy, ale już mieliśmy kilka imprez integracyjnych. Oferujemy też posiłki dla naszych pracowników. Cała walka u nas się toczy na kuchni teraz. Co my będziemy mieli na obiad? Więc jakoś się staramy zbudować ten dobry zespół ludzi zaangażowanych. No i na razie mamy sukces z tym, czyli w Blue City, konkretnie w Warszawie, w tym lokale już mamy taką stałą ekipę. Wiadomo, że tak, coś się zmienia w życiu i nie zatrudniamy się na całe życie w jakiejś jednej firmie, ale jednak dbamy o ten dobry klimat, o dobrą atmosferę w pracy, żeby pracownicy chętnie przychodzili do nas do pracy. Chciałem jeszcze zapytać o to, co są jakby główną ideą waszej restauracji, to już sobie powiedzieliśmy, to jest to ramen. Natomiast co poza tym można zastać w waszej restauracji, przychodząc tam? Nie wiem, czy jest alkohol chociażby, macie ofertę taką, nie wiem, Tak. czy jest kawa chociażby, tak, są desery może jakieś, tak? No powiedzcie troszkę Oczywiście. więcej. Tak, ramen to jest naszym głównym daniem, bo jesteśmy ramen shopem, ale tak jak mówiłam, mamy na przykład japońskie pierożki gyoza. Mamy tsukemen, to jest też takie japońskie autentyczne danie, głównym składnikiem którego jest makaron, który robimy własnoręcznie w naszej restauracji, tak? Tak, mamy desery, też mamy na przykładowo sernik z herbatą matcha, czyli z taką japońską nutką, hit naszej restauracji. Mamy zwykły na przykład brownie z lodami imbirowymi, też jakby staramy się tą japoński ten jednak przysmak dodawać do naszych dań. No właśnie, no brownie to raczej Tak, nie tak. kojarzy nam się z Japonią, ale Ale już imbir tak. dokładnie tak, dokładnie. Też mamy alkohol. Nie jest to jakaś bardzo rozbudowana karta barowa, ale jednak mamy oczywiście, że piwa, wina mousujące i kilka koktajli, między innymi Sakura, znowu jakby ten japoński przysmak jest obecny nawet na barze. Mamy bardzo dobrą ofertę na herbaty, herbaty właśnie takie japońskie, bardzo ciekawe smaki. Mamy pyszne lemoniatki, detoksy. Właśnie zaczęliśmy współpracować w galerii Blue City z fitness klubem, czyli Fit One. Dla gości fitness klubu oferujemy detoksy w specjalnej promocji, w specjalnej cenie. Więc myślę, że w naszej karcie każdy gość znajdzie coś dla siebie ciekawego. Słuchajcie, fajnie to wygląda, na pewno się wybiorę, żeby zobaczyć, tak Jedynie co, posmakować. nie mamy schabowego, przepraszam. No to nie jest kuchni, to nie jest. O to chodzi, tak. Japoński, schabowy jest polski, a nie Dokładnie tak, japoński, tak? dokładnie tak. A u was jest, rozumiem, kuchnia japońska, Tak, więc tak ma japońska być. kuchnia. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Naszym słuchaczom no, chciałbym jakby określić, ma być swego rodzaju inspiracja, te nasze rozmowy tutaj z gośćmi. Więc no, zobaczcie, jakie są koleje losu. Ukraińcy w Polsce otwierają restauracje japońskie. To jest niesamowite, po prostu tak pokazuje, jak nasz świat się zmienia Dokładnie. i no, jak się miksuje bardzo mocno. Więc zachęcam wszystkich, żeby odwiedzić te restauracje, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak smakuje ta wasza kuchnia. A wam życzę powodzenia. W takim razie mam nadzieję, że spotkamy się za
za jakiś czas, kiedy już będzie tych restauracji dużo, dużo więcej, to będziemy mogli sobie porozmawiać troszkę bardziej globalnie na temat tego, a po drugie, żeby minęło trochę czasu, tak, żeby właśnie można było podsumować, zobaczyć, czy Polacy pokochali ramen, czy rzeczywiście zaakceptowali wasze restauracje, tak, czy kupują, jednym słowem, ten wasz koncept. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo wam za rozmowę. Dziękuję. Moimi państwa gośćmi była Tatiana Smoli, dyrektor sieci restauracji Menia Musashi i Anastazja Lisochor, PR menadżer. Dziękuję wam jeszcze raz. Dziękuję. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.